Cześć Lovelasy, tu Alex. Dzisiaj mamy kolejny tydzień naszego przyjacielskiego brunchu razem z Ronią. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to my z Ronią, moją koleżanką tutaj z Danii, uznałyśmy, że mało się widzimy, więc zrobimy sobie taką tradycję, że co tydzień będziemy zapraszać się albo na brunch, zazwyczaj był to brunch, albo na jakąś kolację, albo coś takiego. I raz jest u mnie, raz jest u Roni, tym razem jest u mnie. I właśnie mam przygotowane różne rzeczy, różne smakołyki. Później też wam puszczę klipy z filmików, jakie zrobiłam na imprezie takiej firmowej, pożegnalnej, jaką mieliśmy, ponieważ niestety ja już przestałam pracować w firmie, w organizacji, w której pracowałam, no i zorganizowaliśmy sobie taką małą imprezkę. Znałam, że połączę to z takim właśnie filmikiem, gdzie organizuję perfekcyjny brunch. Więc mój brunch się prezentuje w ten oto sposób. Słuchajcie, jest trochę słabe światło, ponieważ zasłoniłam rolety. Strasznie świeci słońce dzisiaj, strasznie. To znaczy pięknie świeci. Oczywiście cały brunch jest wegański. Zrobiłam ciasto buraczkowe. Wyszło przepyszne. Zrobiłam je z przepisu jadłonomii. Zaraz wam może pokażę. To sobie zrobicie screenshota i sobie zrobicie takie same ciasto w domu. Tak to wygląda. I słuchajcie, ja zrobiłam tą polewę czekoladową i wyobraźcie sobie, że ja ją prawie całą zjadłam, ponieważ ona smakowała jak... czekolada taka z tej pijalni Wedla. No po prostu coś niesamowitego. Mniam, było pycha. No i ta polewa jest też trochę na cieście, więc będziemy jadły i bardzo czuć buraki, bardzo. No ale mi smakuje, mojemu chłopakowi nie smakuje, ponieważ on nie lubi buraków. I do tego wszystkiego dojdą acai bowls, czyli takie smoothie bowls zrobione z mrożonych bananków, czyli będą takie jakby lody na śniadanie. I do tego naszykowałam różne dodatki, jak siemię lniane, orzechy, chia, kakao, peanut butter, tu są kakao nips, tu jest czekolada, tu jest dżem z winogron, tu są maliny suszone, tu jest cynamon, śliwki suszone, syrop z agawy. I w piekarniku robi się do tego wszystkiego granola, piękna moi drodzy. Hej Ronia. Hi. Ronia przyszła ze swoim pieskiem pięknym. Paryska trochę zaczęła atakować, ponieważ nie wiedziała co to jest, ponieważ to jest takie małe. Ona ma tylko 9 tygodni. Jest taka cute. Paryska chyba myślała, że to jest chomik. Bardzo ładnie, Paris. Wow. Ona jest so small. Okej. Naj. Naj. Paris. Okej, mamy nasze smoothie bowls. Teraz zabawa się zaczyna, ponieważ musimy je udekorować. Więc dekorujemy je ze wszystkim. Dobić tutaj siedzi, przestraszona. Paris jest w toalecie. Jestem już w aucie, piję sobie jakiegoś blaka, ponieważ nie mam w ogóle energii i ostatnio chodzę spać w ogóle o 23, więc nie wiem jak ja przetrwam całą noc, żeby imprezować. Tak w ogóle nie pokazywałam wam jeszcze butów jakie mam. Takie wybrałam do tego outfitu. I co? Jadę jeszcze po kolegę odebrać go i idziemy na imprezkę. Will develop a min vlog? Ja? Yeah? Vlog. Vlog. Po YouTube. Nah, yeah. YouTube. Ja hi, Riad. Ik zou wel goed, ze draag op z'n op. Nee, ik nu. Dus kan ik. Ik ga morgen naar z'n draag worden. Moskou? Ja, dan maar leuk naar z'n draag worden. Oh my god. Jestem już u Riada i właśnie czekam na niego, ponieważ on jest coś trochę spóźniony i za chwilę jedziemy. Nie, Riad? Co?
Sto. Kam jel mag ich nur Okay. Ha, du leo drängst, du drängst ja aus. Nein, der kann ja eh... Die Filme! Ich will jetzt noch nicht so! Masakra. Jesteśmy w takim ładnym miejscu i tutaj będziemy spać na noc. Siedzimy, jemy. Ja już jem drugą porcję. Wszyscy tam ludziska siedzą. Było dużo wersji wegetariańskich, wegańskich, więc super. Hello! Mr. Lava Lava. Kan du anbefale noget godt noget? Ja. Whisky, whisky og cola. Gandalf. Hvad? Gandalf. Er den close? Selvom Gandalf er meget kønnet. Det er sådan der, hvad er det? Jo. Jeg kan ikke ud med min egen hånd. Jeg ved ikke, hvad er det for noget? Det er kamera, det er bare ikke. Er det en kamera, den der? Så kan vi kraftigt vise den røg igen. Good night. Good night. My God, wyglądam jak po prostu idź stąd i nie wracaj. Mamy godzinę 8, słuchajcie. My z Ronią wstałyśmy i uznałyśmy, że jedziemy do domu, bo my poszłyśmy spać o godzinie, nie wiem, 3, 4 może, a ludzie bawili się do 6 i po prostu tak hałasowali, tak wrzeszczali, próbowali się dostać do naszego pokoju. Normalnie szaleństwo. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Jeżeli się podobał, zostawcie kciuki w górę. Przepraszam, że był na pewno jakiś taki chaotyczny. Trochę już to widzę, moje edytowanie z tym, z takim materiałem. Do zobaczenia w kolejnym. Pa!